Tu jest złożony jeden segment jednej szafy, także widać, ile tych listewek jest. I jak się robi na 10 butelek czy na 8 butelek szafę na wino, to nie jest żaden problem i robi się to w inny sposób. Natomiast jeżeli ktoś robi na 500 butelek, to jest duża inwestycja i w meble, i w wino. No bo taniego wina to się nie przechowuje, kupuje się drogie butelki, drogie wino. Dlatego mówię, wyobraźcie sobie, żeby to teraz w całości pomalować. To nie ma takiej opcji w ogóle nawet, żeby to pomalować. Także to jest w ogóle, jak ktoś zaprojektował to właśnie, żeby to było tak w całości i chciał sobie sam malować, to jest chory pomysł. Dlatego będzie widać, tu jest taka listwa jedna u góry. Tu jest listwa druga u dołu i te listewki nie są montowane w ogóle, tylko te ramiaki, ten, są przykręcone od spodu na śruby. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jedna śruba, tu druga śruba. Są po prostu śruby i to jest na śruby i tu, i od góry. I potem taki cały segment można wysunąć do tyłu, dlatego że nie do przodu, bo tutaj jest lip. Taki overhang, znaczy, no taki stopień. 1/4 cala. Także do przodu to nie da się tego wysunąć, ale jak się plecy zdejmie, to po prostu całość to się, cały taki segment da się do tyłu wysunąć. Wtedy z dwóch stron da się to posprejować i potem włożyć wszystko z powrotem i przykręcić. Dlatego tak musiałem zmienić tą konstrukcję, żeby zabezpieczyć siebie. Gdyby ktoś chciał, żeby mu to pomalować, to po prostu to jest easy job. A jak miałoby to tak, miało być to robione tak, jak on chciał, znaczy jakbyśmy tak zrobili, jak on chciał, ten inwestor, to miało być tu klejone i tu od spodu tak samo śruby, ale wszystko w częściach, także to było na stałe. I zgodzicie się chyba ze mną, że to nie jest możliwe, żeby to w całości posprejować. To nie ma takiej opcji, nawet Pan Bóg by tego pewnie nie dał rady zrobić. No okej, jak będą nowe szafy zrobione, to coś Wam pokażę też. Dlatego, że to jest dopiero pierwszy segment, natomiast tu jeszcze będzie w ogóle w inny sposób wino i tu będzie w taki sam jak tamto. Także i takich szaf będzie chyba 4 albo 6. Te segmenty właśnie są wyciągane do tyłu i to jak ktoś będzie musiał pomalować, to po prostu będzie to łatwa robota. O, one tutaj leżą, także te segmenty właśnie tak to wygląda. Łatwo jest to po prostu wziąć i z jednej strony czy z drugiej strony to pomalować, czym by to nie było, czy to będzie sprejowane, czy to będzie w jakiś inny sposób wykańczane, nie mam bladego pojęcia, dlatego że ja robię to na surowo, jestem tylko podwykonawcą. Tu Wam pokażę, już są złożone takie duże do tych dużych szaf, więc pewnie jutro będą panowie składać te duże rzeczy. No i to tyle. No, tysiące listewek. Wszyscy już są zmęczeni to robotą, dlatego że no mówię, w sumie było dobrze ponad 1000 tych listewek i każdą krawędź ogradować, no to są dziesiątki tysięcy. Także no schodzi się to i takie żmudne, monotonne. No tu właśnie stoi ta szafa. W całości, jak mówiłem, to jest ta jedna z mniejszych
To pokazywałem wam, że to się wysuwa do tyłu i wtedy zostaje pusta skrzynka, to jest wtedy łatwo do pomalowania i tak samo jak to luzem, to jest łatwo do pomalowania. Tak, nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek był w stanie to pomalować nie wyjmując. To tyle, no co, jak będzie dalszy progres, to będę wam pokazywał. Miłego dnia. Niech moc będzie z wami.